Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Krynio i zapraszam was na spotkanie ze SnowRunnerkiem. Mam taką cichą swoją nadzieję, że będzie to dzisiaj takie ostatnie spotkanie z mapą Michigan. Jak widzicie, mam nadzieję, że to będzie końcówka już. Znajduję się w Łosiu. Tak, wsiadłem sobie do Łosia. Łosiu jest tutaj. Odpalamy Łosia. To wiecie co, nie wiem czy muzyka nie jest za głośno, ale dobra, zobaczymy. I Łosie muszę sobie dostarczyć na Czarną Rzekę średnie kłody. To ruszamy. Nie ma to tamto. Odpalamy Łosia i ruszamy. Mam nadzieję, że uda mi się dostarczyć te kłody. Jeszcze wiecie co, ja sobie zrobię jedną rzecz, bo mnie to... Może dzisiaj będzie bez muzyki, bo mnie ta muzyka troszkę dzisiaj rozprasza. Więc dobra. Troszkę dostaw mi zostało. No i co jest? Czemu ty nie jedziesz? Ej! Hopie! Znowu mi w tym miejscu ugrzązł. Jademy, dawaj bieg do przodu. Może ja za niski bieg dałem. Zmień tryb. W czym ty masz problem z tym wyjazdem tutaj? Ja nie rozumiem. Ale dobra. Nie wiem, w czym istnieje problem, ale najwyraźniej w czymś jest problem. Dobra, damy troszeczkę niższy bieg. Oj, Łosiu, Łosiu. Jedziemy. Trzeba dostarczyć dostawy na Czarną Rzekę. W sumie 3 takie dostawy po 2, czyli 6 składów. Nie, 3 składy podwójne. O, może tak. Zacznę chyba od farmy, bo jest najdalej. Zobaczymy, co będzie potem. Na razie wyłączmy blokadę dyfra. 3 podróże mnie czekają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście gdzieś tam nie doszły rzekome słuchy, że do 100% misji zaliczają się też te misje na czas. No to nie będę robił misji na czas, przynajmniej nie teraz. Jakoś niespecjalnie one mnie bawią, więc zawiozę, mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj zawieźć te 3 składy podwójne. Czyli 6 ładunków dowieźć, dostarczyć w konkretne miejsca i tym samym zakończyć tą mapę, pozbierać, jeżeli będzie trzeba, pozbierać na tym odcinku wszystkie przyczepy, naczepy, posprzedawać, wyzerować sobie tą mapę, jeżeli chodzi o sprzęt, żeby już na następny odcinek ruszyć z Alaską. Tak sobie to wymyśliłem. Ale czy to wyjdzie, zobaczymy. Zadamy ci od razu napęd. Moje plany moimi planami, a jak to wyjdzie, zobaczymy, nie? Na tą chwilę po prostu zaplanowałem sobie, że
zrobię Łosiem te transporty. Łosiu będzie dawał radę, myślę. Nie, no to go czymś wyciągnę, ale chcę te transporty ogarnąć Łosiem, tak jak wcześniej już, i dostarczyć to, żeby mieć z głowy. Jak to już będę miał zrobić? Nie! Stary, co ty robisz? Co tu chodzi? Czemu ty się przewracasz? To jakaś dziwna strategia. Ta opuszczona, ta łaszka tak dziwnie działa. Chciałbym, żeby mi się łaś przewrócił. Specjalnie tutaj podjąłem takie, a nie inne działania. Jednak woli tą oś podniesioną. No dobra, próbuj pomału przed siebie. Jedziemy na wszystkich możliwych napędach. Chciałbym, żebyś stąd wyjechał bez szwanku. Z różnymi terenami próbowałem tutaj przejechać. Jadę najprostszym, co według mnie jest możliwe. Najprostszym wyjazdem, czyli tak jak rzekomo droga prowadzi. Podoba mi się to, że tak buja tym autem, ale dobra. No nie mów, że nie wyjedziesz. A jak odepnę przyczepę? Coś tam, centymetr po centymetrze. Muszę się czego zaczepić. No co za koleś. No niestety, takie bagno, że łoś nie daje rady. Dobra. Skoro trzeba, nie ma wyjścia. To bierzemy taki rescue. Innej opcji nie ma, no trzeba jechać i pomóc. Najwyraźniej nie jest stworzony do takich terenów. No ale cóż. Liczę tylko, że z farmy wyjedzie, nie? Na własnych siłach. Dlatego zacznę od farmy na Czarnej Rzece. Sporoś przejechał, ale dotarłeś do punktu bez wyjścia. Ale wolę tak, jak masz się przewrócić.
Heavy Rescue już jest na miejscu. Dobra, próbujemy. Może tak będzie lepiej. Włącz tamten silnik. Dawaj napędy. O cie, panie. Nie przewracaj się! Nie! Fuck! No i się narobiło. Miało być tak prosto, a wyszło... Co jest? No i dzisiaj nie idzie. Ładunek się ewidentnie stracony, bo z samochodu chyba wypadły kłody. Stać. Szczerze ci powiem, weź się nie przewracaj, dawaj mi loła, włącz napęd. Dawaj. Ups. Usta, udało się. Dobra. Weź Tatrę, wyłącz ją. Niech ona sobie tutaj stoi. Dobra. Na całe szczęście jakimś dziwnym fartem udało mi się, że załadowałem ten ładunek z powrotem. Te kłody nie wypadły, choć prawdę mówiąc to już łosiu leżał tak. To była masakra. No ale dobra, udało się. Dobra, łosiu, jedziemy. O, cieplutko już miałem tu i tam. Wiem, że go ciągnąłem na żywca, ale nie ma innej opcji. Wyjazd tu jest taki porąbany. No ale... Ale się udało, to najważniejsze. Przewróciłem łosia, ale ładunek jeszcze odzyskałem. Udało się, że ta ostatnia kłoda na samochodzie, bo na przyczepie jeszcze był, ale na samochodzie nie spadła. To zawieszenie to jest słabe. Nie wiem, czy to jest podniesione, to jest opuszczone. Teraz jest chyba opuszczona, powinno być stabilniejszy. Ale muszę znaleźć coś innego, bo łoś robi robotę, ale jednak ta jego stabilność to jest słabiutka. No i strasznie duży opór. Pomimo, że ma napędy, że ma wszystko, to ta dodatkowa oś stawia taki opór, że on
Ciężko jest im wyjechać, nie? No, ale dobra. Trzy transporty. Trzymam kciuki, że mi się to uda. Trzy transporty. To jest zadanie podstawowe na dzisiaj, tak? Czyli dostarczyć ostatnie kłody kontraktu. To jest 6 razy kłoda średnia. Więcej tych ładunków dostarczałem, jakoś się udało. Nie obyło się bez wywrotek, więc dzisiaj na początek mam nadzieję, że ta wywrotka będzie tą szczęśliwą, że okej, jest jedna, a potem pójdzie już, że tak powiem, spłatka. Uda się bez problemu ogarnąć pozostałe dwa transporty. No i ten, że dojedzie bezpiecznie już na miejsce, nie? Na to liczę. Teraz jadę na farmę, która jest dalej. Dwa transporty, potem zostanie mi jeden transport na magazyn i po jednym. Tu przyczepa, tu samochód, także zobaczymy. Na razie przejazd przez tunel na Czarną Rzekę. Bo tam czeka mnie farma, na którą muszę dostarczyć te kłody. No, łosiu mi od początku już zaczyna sprawiać małe surprise'y. Dobra. Co to jest? Ja tu nie chciałem. Dobra. Mniej więcej wiem, jak mam jechać i aż na farmę. Okej, zobaczymy. Trzeba dostarczyć 3 ładunki na tą mapę. 3 takie transporty, ładunków w sumie będzie 6, nie? Bo to na każdym transporcie są 2 ładunki średnie. Mam nadzieję, że się uda. Nie będzie to w żaden sposób sprawiało mi większych problemów, choć już Łoś pokazał, że potrafi, nie? Potrafi się przewrócić w terenie takim, a nie innym. No cóż, cóż ja mogę. I niby to powinno być już dostać najprostsze ładunki, ale no, niestety wychodzi jak wychodzi czasem. Liczę, że mam 20 odcinek, jakoś tak będzie, że uda mi się ogarnąć wszystkie kontrakty. Jeżeli starczy czasu, to sobie na spokojnie pozwolę jakieś przyczepy, nie przyczepy, naczepy, posprzedaję to, czego się nie uda, zrobię poza. No i jeżeli uda się zrobić ten kontrakt, no to liczę, że bez względu na to, czy mi się uda pościągać przyczepy, czy nie, ja sobie już wtedy ogarnę to poza odcinkiem. No i następny odcinek to już będzie na Alasce. Bo tak naprawdę to już tutaj ostatnie podrygi zostały tej mapy. Zresztą liczę, że uda mi się tu już do stacji benzynowej dojechać. Tak ogólnie to ten łoś sobie radzi, ale czemu on się tam wydupił? No trochę go na żywca ciągnąłem.
Można było jechać prosto, ale ja wolałem pojechać sobie troszkę asfaltem naokoło po tych dziurach, bo on jednak no nie do końca zachowuje jakbym chciał. Terenie nie do końca sobie radzi, ale okej. Zrobi na razie ostatnią misję, będziemy myśleć później. Na razie stawiam na łosia i łoś musi podołać. Wyłączmy napęd. Mam nadzieję, że starczy paliwa do stacji. Dopiero pierwszy transport, nie? A z tej mapy już mam wszystkie przyczepy, naczepy, wszystko mam ściągnięte. Tutaj muszę się ewentualnie wspierać garażem albo stacją benzynową. Muszę sobie na pewno poszukać jakiegoś innego transportu do średnich płód, bo łoś tak no 7 na 10, tak wam powiem, przez tą ośkę zaporową, nie wiem, jakoś z tymi oponami nie do końca mu to idzie, 7 na 10, ale robotę robi, dlatego jest. Tutaj nie będę go wykluczał z teamu, na razie robotę robi, heavy rescue od tego jest, żeby go wyciągać. Także zobaczymy, jak to będzie później. Dobra, do stacji dojechałem. Tankowanie w biegu. Próbujemy tu przejechać, zobaczymy, czy się uda. Dawaj od razu wszystkie napędy. Teraz schłodzisz ten napęd. O właśnie, tutaj teraz już go mogę wyłączyć. Kurde, idzie jak wściekły. Są miejsca, gdzie troszkę mi osłabia tym swoim działaniem, a są miejsca, że sobie radzi, nie? No ale dobra. Wyłącz. Idziemy na farmę, to najważniejsze dostarczyć tam teraz ten pierwszy transport, potem przyczepę zostawię w mieście, pojadę samochodem na farmę, rozładuję samochód, zrzucę przyczepę i wtedy cały zestaw już do magazynu miejskiego i powinno być gitara. Taki jest plan wstępny. Ostatni kontrakt na tej mapie. Łosiu, nie zawiedź mnie. Bo już na początku trochę taki czułem się rozczarowany, że się zakopałeś, potem przewróciłeś. A jednak no... Weź, zadbaj o swoją reputację i pokaż, że potrafisz. Naprawdę. O to mi chodzi, na tym mi zależy. Damy ci napęd, bo widzę, że troszeczkę próbujesz tu grzęznąć. Czekam, kiedy się tylko napęd zaświeci.
Już mogę wyłączyć. Z tej farmy coś czuję, wyjechać nie będzie łatwo, ale... Łoś ma napędy, więc myślę, że sobie da radę, nie? I wyjedzie. Nie chciałbym go wszędzie Tatrą ciągać. Tego żałuję, że nie ma zabudowy do Tatry, ale to też... jadę! Hopy! Dostawa blisko! Dostawa blisko, jademy. Ale wszystko byłoby za proste, jakby można było takim sprzętem jak Tatra wszystko zrobić i nie byłoby zmian, nie? Koncepcja jest taka, że podjechać tutaj bliżej tej strony. Jest mój plan. Pracę. Rozładuj, rozładuj. No dawaj, 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 dawaj. Podskakuj. Nie będziemy tu nigdzie nic cudować. Tylko tu razem z potem trochę wyjadę, jak będzie potrzeba. Mam nadzieję, że się uda bez potu. Wyłącz. Tak, bo widzę, że już mi się zaczyna napęd grzać. No i idealnie. Dwa, udało się ją dostarczyć. Łatwo nie było. Wracamy, zatankujemy i lecimy po następny transport. Niestety na tej mapie na czarnej rzece są tylko długie kłody, więc średnie kłody muszę przywozić z zapory, ale tu jest najdalej, więc dwa już dostarczone, potem stanie tylko jeden, więc myślę, że w miarę w przyzwoitym czasie powinno się udać ogarnąć kontrakt, o ile się coś nie zepsuje, ale dzisiaj już nawet jeżeli się coś Fanzoli, to będę po prostu usuwał ładunek i wracał po nowy, żeby to dostarczyć, bo się już mi zależy, żeby ogarnąć do końca. I mapę Michigan mieć połapaną. No najlepiej by było w 100%. No ale czasówek robił nie będę, więc nawet jakbym miał 90 paru procentach i wszystkie kontrakty zrobione, no to spoko. Kiedyś może sobie rekreacyjnie porobię czasówki dla urozmaicenia, żeby mieć 100% map. Ale to tak już poza, że tak powiem, poza nagraniem. Postanowiłem właśnie dokończyć łosiem te ładuneczki i co? No, dawaj, 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 dawaj. Idziemy. Ciężkę teraz wybiłem do góry. Nasz problem się skończył, wszystkie koła idą. Już popękały te moje betony. Przecież ja to tak dużo nie jeździłem. To te ciuloki z tej wiochy tu jeżdżą w tą i nazad. Co za hopy. Nie naprawiły nic, a tylko jeżdżą.
a ludzie na spokojnie sobie jedziemy. Mam nadzieję, o dzień wstaje, że załadować te kłody. No i przyjechać jeszcze dwa razy, nie? Dostarczyć to zgodnie z moim planem. Pod średnie kłody jeszcze widziałem, jest jedna ciężarówka. Zastanawiałem się nad nią ostatnio i później gdzieś sobie ją przetestuję, bo nie, ponieważ jest to trzyosiówka. Nie ma żadnej dodatkowej osi, tam zapory, nic tego typu. Dlatego sobie pójdę może na Alasce, jak będzie potrzeba, a może jakimś innym trafem uda mi się pozyskać tę ciężarówkę, to wtedy sobie ją przetestuję. Jak będę musiał ją kupić, no to troszkę na nią poczekam, będę musiał się wysługiwać łosiem. Zatankowane, możemy jechać. Klimatronik w łosiu. Całe 10 na godzinę, ale jedziemy. Miałem tutaj chyba magazyn miejski. Jedno z miejsc dostawy. Tak czy nie? Tak, tutaj muszę dostarczyć. Co tu jest? Średnie kłody też tu są! A to teraz mnie wbiliście w... Nie powiem co. Ja myślałem, że to są tylko długie kłody. Ocie panie. Ocie panie. Dobra, trudno. Zrobimy to tak, jak sobie przyjąłem od początku. Że ja tego nie zauważyłem, że tu są też średnie kłody. Teraz weź się wracaj. Nie, no dobra, zrobimy to z transportem z zapory. Tam po zaporze też jest kawałek, to może by tutaj... Może by faktycznie tu się przebił. Może tu się uda przejechać jakimś dziwnym trafem do tartaku. Nie, dobra. Prostsza droga będzie chyba tak, jak sobie to wymyśliłem, więc wracam na zaporę. Tam już Heavy Rescue czeka, więc w razie czego nie będzie problemu z wyciąganiem, a tak to będę się musiał tutaj tepnąć i to ogarniać. Trochę prostszy wyjazd z tartaku, no. Gdzie na dwoje babcia wróżyła. Ale dobra. Był plan. Wozimy z zapory, no to wozimy z zapory. Też ja tu nie spostrzegłem, że to są średnie kłody. To mi się wydawało, że tylko są długie.
Ale dobra, cóż, może być łatwo. Dobra, ciuli, jedziemy tutaj. Ach, już sobie... Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował, nie? Sobie zagrałem na nerwach i po prostu... Dobra, jadę. Jadę, zobaczę. Nie wiem, jak ja tą rzekę przejadę łosiem, ale dobra. Ty nie będę cudował, tylko normalnie... Tu jedziemy, trzeba to jakoś łosiem przejechać. Oj, cię pani. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Nie wszystko się uda, nie wszystko zauważę. Ale skoro już zauważyłem, spróbuję, no. Cóż. Łosiu się postara tutaj w terenie. Nie mam zielonego pojęcia, jak on przetrwa przeprawę w ogóle przez tą rzekę. Ale dobra, no. Ja to Tatrę ogarnę. Wiem, jak ją ewentualnie ogarnę, ale to oby nie była potrzebna. Wyciągarka, łoś. Jedziemy. Dawaj łosi synu, bo już zostałem zaskoczony czymś, czego się nie spodziewałem. Że tutaj są średnie chłody. Wow. Nie myślałem nawet o tym, ale dobra, są, to są. Damy ci teraz... Dobra, już zaczynasz go przegrzewać. Teraz powinno to zatrybić. Dawaj, dawaj, łosiu, jedziemy. Już tutaj bliżej tej strony, na razie przynajmniej, idzie mu w miarę dobrze. Trzeba było się odrobinę podciągnąć. Zadajemy łosiu. Dawaj, przejedź, przejedź to. Dotrzemy do tartaku, to już będzie bliżej. Już koncepcję jakąś inną ci wymyślę. Znaczy na pusto tutaj okej, dajesz radę, ale na pewno tego nie widzę. To przypomnimy sobie, jak się jeździ po Czarnej Rzece, jak wygląda mapa, na to wychodzi. Z tym ostatnim kontraktem.
Myślałem, że to wszystko z zapory woził, no ale okazało się, że chyba inaczej, nie? To przypomnimy sobie, pozwiedzamy. To zastanawia, czy on tak słabo sobie radzi tym dążeniem do przodu, takim, wiecie, no... Ja rozumiem, ładunek, przyczepa, coś tam, ale... No nie idzie mu najlepiej, nie idzie. Na tych oponach błotnych to moim zdaniem powinien iść tu jak wściek. Ale cóż. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Łosiu, jedziemy. Ja wiem, że przyczepa to kotwica, ale... Dawaj, dojedź. Trzeba dostarczyć na farmę. Ciepa, nie wyłącz napęd. Co to za słupki mi się przyczepiły? Dobra, już się odbugowały. Kłody ładowałem średnie, pierwszy raz słyszę. Ale dobra, no są średnie. No po co przez dwie mapy latać? Lepiej sobie przypomnieć Czarną Rzekę. Wyjazd tutaj chyba będzie łatwiejszy z tego tartaku. Już tam przy farmie. Chłopy, to znowu ja. Przyjechałem. Wiecie, że to ja? No, wiecie, że to ja. A dawaj, blokada dyfra. Stąd wyjechać jeszcze nie wiem. Ale znajdę na to plan. Tam muszę chyba wyjechać. Dobrze kojarzę, więc ja sobie tu podjadę od tej strony. Nie wiem, w którą stronę mam wyjechać, więc... na farmę. To pojadę tak, już mniej więcej wiem. Tu. Dawno tu nie jechałem, więc sobie zaznaczę. Tu zostawię przyczepę i wtedy pojadę tutaj samym samochodem. Wstępny plan jest taki. Czemuś ty się tu zagrzewał, ej! No żart jakiś.
jest jakieś nieporozumienie. Ocie, panie. Ani do przodu, ani do tyłu. Dobre. Łosiu, nie denerwuj mnie, bardzo cię proszę. Jak można się w tak prostym miejscu zakopać po ramę? To tylko łoś potrafi, nie? Czego zaczepiono wyciągarkę? Przyczepię. To jest po prostu jakieś nieporozumienie, nie? A napędy, wszystko. Ta ośka to jest jak kotwica, nie? Prawda to jest. Dawaj, 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 bo ta... Kurza mnie ta oś, naprawdę, bo to blokuje ten samochód, to utrudnia robotę. On by sobie dużo lepiej radził bez tej osi. A tak to muszę kombinować, żeby wyjechać z tak prostego miejsca, nie? Dobra, daj mi to, daj mi dyfry. W ogóle cokolwiek, coś tam centymetr po centymetrze. Masakra. Łosiu, teraz mnie zirytowałeś. No dawaj, 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 dawaj. Co bym nie robił, jakbym nie próbował z tego wyjechać? Wracam do punktu wyjścia, nie? No i o co tu zaczepiłem?
Dawaj. Bo już mnie to lekko wkurza. Dobra, ogień. Właściwie ogień, natłoki jedziemy. Ale mi zirytował. Tak w prostym miejscu, tak się zagrzebać, noż. A tu widzę fajny teren, spoko. Milusia. Też wcale nie lepszy wyjazd z tego tartaku. Może nie ma wody, ale skosy są, nie? No dobra, jedziemy, zobaczymy. O, kawałek asfaltu, to tu zrobimy taką króciuteńką przerwę. Ja sobie tylko skoczę po coś do picia i mały siku i zaraz wracam. Dobra. Zaraz jestem z powrotem, dotrzymajcie towarzystwo osiedli. Nie jestem z powrotem. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. Stacja jest, przez stację będę przejeżdżał. Dobra, zobaczymy. Nie zapowiada się łatwo. Wyłączmy wszystkie możliwe napędy, żeby mi starczyło paliwa tylko. Włączane będą tylko właśnie w ekstremach. Będzie trochę niższy bieg. Dopiero teraz połapałem, że tu są średnie kłody. Dobra, okej. Okay. Najważniejsze, że połapałem. To nawet fajnie wyszło. Bo nie jechałem na pusto, przyjechałem tu z średnimi kłodami. No i na czarnej rzece potransportuję sobie średnie kłody. Nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda ogarnąć. Zgodnie z moim planem, nie? Nie zawsze to iść tak, jak ja bym chciał, ale. Na razie na spokojnie. Byle bym dojechał do stacji benzynowej, jednej, drugiej, trzeciej, jak trzeba będzie. Nie wiem, czy tu są trzy, ale. Na pewno jednej i drugiej. Tak dojadę, no to wtedy zobaczymy, jak to objechać kolejny raz do magazynu. Ale chyba tutaj będę jechał. Przejadę w tamtą stronę. Być może z powrotem po... tam jak ta rzeka. Po tym terenie, a wrócę sobie tutaj już bezpośrednio do magazynu. No, bo to jest jednak łoś, a łoś dlatego, że nie zawsze łosiowi wszystko wychodzi.
aby Łasiowi wyszły te dostawy ostatnie. Nie narażał się już na mój gniew. Mógłbym cię sprzedać, jak mnie wkurzysz, ale no nie sprzedam cię, bo jesteś DLC-kiem, nie? No przykro mi bardzo. Niestety masz tą możliwość wkurzania mnie jedynie z taką konsekwencją, że jak w końcu znajdę coś innego, to ciebie dopiero wtedy zmienię, ale wcześniej nie ma takiej opcji. O, stacja benzynowa, super. Akurat można powiedzieć, że jeżeli się uda dojechać praktycznie na styk, zatankować Łosia i jedziemy dalej. Czarną rzekę pozwiedzę. Pierwsza część mapy. Jedziemy dalej. Co walczyłem, tu szarpałem się, a teraz już niby lepszym sprzętem, no ale też się szarpie, nie? No co innego, gdybym samym łosiem woził te kłody, no ale przyczepa dodatkowo daje obciążenie. Tutaj muszę jechać. To jest takie... Już się nauczyłem, że przyczepa to jest kotwica jak cholera, nie? Jednak no, ten samochód nie zawsze sobie radzi. Ale właśnie nie ma wyjścia. Musi sobie poradzić, bo nie mam zmiennika dla niego, więc przykro mi bardzo. No w ostateczności sprzedam pojazdy, które mam możliwość sprzedać, ale wolałbym tego nie robić chwilowo. Na razie lecimy na pełnej. Gdzieś ten przewrócony słup, co go podniosłem. A ja muszę sobie tutaj dostarczyć na tą chwilę. Dobra, to muszę się gdzieś zatrzymać, dostarczyć samochód, to będę miał już jedno i potem do magazynu zawieźć przyczepę i pojechać jeszcze jedną taką rundkę zrobić. Kaczink, będzie, mamy to. No i akurat tu przy rozjeździe zostawię sobie przyczepę. Włącz. Rozładować samochód. Gdzie? 3 z 6. Sam samochód bez szczepy, no wiadomo, może sobie troszkę lepiej będzie radził. No jednak ta przyczepa jeszcze z ładunkiem dość spore obciążenie. Łosiu musi się starać nadrobić tą hańbę, co po załadunku, że się zakopał i nie
To hańba, okryłeś się hańbą, musisz to odpracować. Że powiem wam, nie spoilerowałem sobie Alaski ani innych map. Jestem ciekaw, co mnie tam czeka. Dlatego chcę, już dążę do celu uparcie zrealizować ten ostatni kontrakt i przejść dalej, nie? Owszem, gdzieś tam jakieś pogłoski słyszałem. Co może być? Ale nie oglądam, nie uprzedzam, wolę sobie obejrzeć po tym, jak ja już coś zrobię. Zobaczyć, czy ktoś miał na to inny pomysł, czy ja robiłem to dobrze lub źle. Dobra, jeden ładunek mam dostarczony. Farmę mam z głowy, staje magazyn miejski. Wyjeżdżamy na asfalt. Na asfalt podniosę sobie zaporę. Tą pierwszą oś. Raczej kotwica powinna się nazywać, bo to problemy stwarza. A, poszła do góry. Wziąłem przyczepę i do magazynu miejskiego dostarczymy ładunek z przyczepy. No i potem jeszcze raz na tartak i powrót z pełnym zestawem. I to będzie ostatnie zlecenie kontraktowe na tej mapie. Przynajmniej tak powinno być. No z tego co kojarzę, to więcej już nic nie mam. Zostanie mi tylko posprzątać mapę i w następnym spotkaniu z wami przenieść się już na Alaskę i zobaczyć, czym przywita mnie Alaska. Oczywiście na początek pojazdy zwiadowcze, że Herkules będzie miał robotę, bo na pewno sobie odsłoni całą mapę. Spróbuję poaktywować wszystkie zadania, nie wiem, czy mi to zajmie jeden odcinek czy dwa. Nie mam zielonego pojęcia, jak duża jest ta mapa, więc na pewno będę chciał odkryć całość. Nawet żeby to było podzielone na cztery mapy jak tutaj, bo nie wiem, nie mam pojęcia, jak jest Alaska, bo wszedłem i wyszedłem z samouczkiem. Nie sprawdzałem, czym mnie Alaska będzie próbowała zaskoczyć, że tutaj sobie nie zaspoilerowałem. Nie wiem, co tam jest, czego nie ma. Wiem na pewno, że muszę wszystkie sprzęty tutaj poładować do magazynu i na Alasce będę musiał to wszystko sobie rozpakować. Ale dobra, na spokojnie. Jeszcze do Alaski został ten odcinek, który jeszcze troszkę, mam nadzieję, potrwa. I że uda mi się zrealizować go tak jak chcę. Dobra, troszkę za szybko pędzisz, mój drogi kolego. Więc damy ci niskie plus, bo na tym automacie się trochę wyrwałeś jak Filip z konopi. Więc jedziemy, koleżko, do magazynu miejskiego. Tam zostawimy sobie ładunek z przyczepy i mniej więcej podobną trasę zrobimy z kolejnym ładunkiem. Pojedziemy górą, a wrócimy tutaj dołem.
tak przez stacje benzynowe i potem z magazynu nawrotka do garażu. Ciach, pach, fuch, będę sobie już później sprzątał. A masz automat, zobaczmy co pokażesz na automacie. Widzi, nie, to na początku problemy były. A tutaj poszedł, nie? Dobra, dotankujemy. Przez 70 litrów. Zaczynasz mi trochę fichować, więc zmienimy ci bieg. Za bardzo nie świrował. A już sam się nie mogę, powiem wam, trochę doczekać Alaski. Ale dobra, no tutaj wyzwań sporo, pojawia się kody, sporo rzeczy porobiłem, sporo rzeczy się nauczyłem, także ja tam jestem zadowolony, no ale wiadomo, gdzieś tam takie coś drzemie w człowieku, że kurde, już koniec, to jak najszybciej to skończyć. Jezu, wybaczcie, jak najszybciej to skończyć i zaraz wskakuję na nową mapę. Coś nowego, jakiś inny teren, coś może będzie ciekawego, nie? No spoko, przyjdzie i na to czas. Na razie na luzie, na spokojnie. Nie ma co za ostro. Dostarcz, chłopie, te ostatnie ładunki. Ciach, pach i fuch. Zostało jeszcze dostarczyć dwa ładunki kłody średnie. Jedziemy. Czy ja tu mogę wymyślić jakąś inną drogę? Żeby sobie pojechać do tartaku, no niespecjalnie, więc pojadę tu, jak jechałem i dojadę do tartaku, a potem wrócę tu i tu, nie? Poprzez stacje benzynowe, także na razie paliwa mam. A potem stąd wrócę sobie do garażu, tak więc spoko. Liczę, że powinno się udać w miarę przyzwoicie ogarnąć temat. Co, wydaje mi się, że trochę za dużo paliwa stracę, jak tak będziesz szalał. Pojedziesz wolniej, ale trochę zyskam, choć nie wiem, czy to się nie przekłada skórka za wyprawkę. Ale 6, a 18, 3 razy tyle. To wydaje mi się, że aż tak bardzo nie popędzę. No nie wiem. Jedziemy, zobaczymy. Dawaj, Łosiu, dawaj. Miało być wożenie z zapory dzisiaj, a okazuje się, że wozimy z czarnej rzeki na czarną rzekę.
Najważniejsze to zrealizować wszystkie kontrakty. Będą zrealizowane wszystkie kontrakty. Wtedy wyczyszczę sobie mapy wszelkich możliwych przyczep, żeby coś jeszcze zarobić. A tych cystern jeszcze mam kilka. Więc to sobie posprzątam i wtedy dopiero zacznę działania na Alasce. Z jakimś tam już budżetem, sprzętem sprawdzonym, średnie kłody, długie kłody, Tatra z przyczepami, Żuczek z przyczepami, z HDS-em. Także już jakieś wyzwania w razie lodów czy tego typu rzeczy. Mam opony chyba na każdym samochodzie z łańcuchami, jakby była potrzeba, więc tam będzie można już na grubo ruszać. Także zobaczymy, czym przywita mnie Alaska. Jeżeli będą jakieś lody, jakieś śniegi, coś, to od razu opony, łańcuch poszedł, nie? Ja myślę, że tak na początek wyposażę sobie Herkulesa jako zwiadowczy, bo on ma tam największy zapas paliwa, to chyba pojedzie na początek. Nie będę musiał ze sobą ciągać kotwicy. Także tam będzie można już troszkę poszaleć, mam nadzieję. Ale zobaczymy. Nie wiem. Nie widziałem, gdzieś tam na chwilę na początku mnie przełączyło jako samouczek. Wróciłem do Michiganu. No i na tej mapie siedzę już trochę czasu. Czekajcie. Ja wiem, że może wam chwilę dźwięk uciąć, wybaczcie. Ale ja chcę sprawdzić jedną rzecz. Dajcie mi sekundkę i wybaczcie. Do czego zmierzam? O, właśnie. O. Już mam to, co chciałem. Uzyskałem taką informację. Więc spoko. Już jestem z powrotem. Mam około 100 godzin. 100 godzin. Czyli to jest to, co dla was nagrałem. Plus jakiś tam początek niewielki, kilka, to nie wiem, 2 godziny, 3 godziny. Takie wiecie, zawsze troszkę dłuższe taki gameplay sobie robię pod nagrywanie. Więc suma summarum mam około 100 godzin już grania w SnowRunnera. Także spoko, fajnie, podoba mi się to. No, do pewnych moich gier brakuje SnowRunnerowi jeszcze sporo, ale ma szansę zostać grą taką top. Bo najwięcej godzin mam chyba w Red Dead Redemption 2, ale głównie online. Mam chyba 1200 godzin. Także sporo, naprawdę sporo tam poszalałem. Czekam, aż uda mi się ogarnąć, moi drodzy, wreszcie streamowanie. Ten OBS będzie działał poprawnie z moim internetem. Wyłącz mi te światła, bo ja tu nic nie widzę. I wtedy po prostu ja liczę, że ETS-em trochę podgonię. No tam strasznie, ale uwielbiam tą grę. Chociaż w ETS-ie też trochę mam nagrane. Nie jest to żaden szał, ale... Przyjdzie czas i na ETS-a. Na razie SnowRunner. No teraz jakby sobie lepiej radził. Powiem wam, że teraz jakby po tym pierwszym przejeździe jakby mu lepiej szło z przejechaniem
tej rzeki i nie wiem, od czego to jest zależne, nie? Pierwszym razem poszło gorzej, teraz mu idzie lepiej. Teraz całkiem utknie, coś czuję, więc... Ta oś mi jest niepotrzebna w tym samochodzie, ona po prostu robi za kotwicę. Ja wiem, że troszkę bardziej go stabilizuje momentami, ale i tak uważam, że to jest niepotrzebna oś w ogóle, nie? Gdyby ona była chociaż napędowa, to okej, ale to jest po prostu kotwica, naprawdę dla mnie to jest kotwica, nie? Na pewno będę szukał jakiegoś rozwiązania trzyosiowego, a jeżeli już czteroosiowego, to na pełnych napędach, żeby nie robił mi problemów, nie? Tutaj jednak łoś to łoś, ale nie do końca wszystko idzie zgodnie z planem. Nie do końca wszystko idzie zgodnie z planem łosiego syna. Teraz zjeżdżamy sobie, mam nadzieję, po raz ostatni tutaj do tartaku, ale to wiecie, ja sobie mogę mówić, po raz ostatni to będzie, jak misja będzie zrealizowana, powiedzą mi, koniec chłopie, zrobiłeś już wszystko, nie? A to liczę. Dodatkowy bonus, nie wiem, dostałeś złotą szczękę. Nie wiem, klej do protez. Nie mam zielonego pojęcia. Złotą sosnę. Złoty kołpak. Może srebrny kołpak, bo za długo ci to zeszło. 20 odcinków, żeś się pierdolił. Także no wiecie, no tak liczę, że coś mi dadzą, nie? Albo jakiś porszaka mi dadzą, bo ty masz, synu, drogi, zapierdalaj porszakiem po tych lasach, nie? Nie no, ja se robię oczywiście. Ale czy po prostu ukończę tą mapę, wybije mi tam te 100% i coś pieśni, tak? Wszystkie kontrakty zrobione, to o co chodzi, nie? O to chodzi, że chłop teraz podjeżdża. Tak. Fight. I but stąd, dawaj napęd dodatkowy. O właśnie. Nie ma srania po krzakach. Wjechałem, tu mam wyjechać. No teraz jeszcze na szybkości, tak, zmień zawieszenie. I ogień, jedziemy dalej. Po nocy ostatni ładunek, ale nie szkodzi. Byleby dojechać. Mówią, że człowiek się na błędach uczy. Ja raczej słabo, ale czasem coś tam mi się zdarza, tak? Zakopałem się w jednym miejscu, to podjechałem z drugiej strony, ciach, pach i fuch. Szybkie zmiany. Może aż takie szybkie, to nie wiem, ale na tyle, żeby nie ugrząść, czy nie ugrzęznąć znowu, nie utopić się po ramę, po jaja i jakby to nie nazwał. Żeby zabrać ten ostatni ładunek i po prostu najzwyczajniej w świecie z tym ostatnim ładunkiem sobie wyjechać. Dobrze pamiętam, to tutaj jedziemy. Prawdę dyframu sobie wyłączyć, dać troszeczkę wyższy bieg.
I jedziemy do magazynu miejskiego. Tak troszeczkę dookoła, ale uważam, że to będzie najlepsza droga. Mam nadzieję tylko, że jadę dobrze. Pamiętam trasę i nic nie popierdzieliłem. Zacząłem się lekko obawiać, ale nie, jadę dobrze. Jedziemy dobrze. Tapcie, tapcie. Powinien to być mój ostatni ładunek. Powinien, ale czy będzie? Każe nie. Liczę, że jak na początku była akcja, no to teraz już będzie tylko reakcja i bez problemów. Da się dotrzeć do celu. Zobaczymy kolejną blokadę. A to tylko po to, żeby złagodzić zużycie paliwa. Stację już widzę, więc nie powinno być źle. Ale na wszelki wypadek. Powoli, powoli, nie ma pośpiechu, nikt ani nic mnie nie goni już, chodzi tylko już o to, żeby po prostu dostarczyć ostatni ładunek na tej mapie. Reszta to już wisienka na torcie. Miasto. To jedziemy do miasta. Jedziemy na farmę. Na farmę już dostarczyłem wszystkie ładunki. Jedziemy do miasta. Do miasta trzeba dostarczyć ten ostatni ładunek. Czarna rzeka będzie wysprzątana, wyspa Drummond,
prawie. Spowe jeziora. Zapora jest chyba wysprzątana. Jest przyczep, naczep. Już niewiele zostanie, jak zabiorę cysternę z Drummond. Ale to najpierw stamtąd, po wyspowe jeziora. Sprzedać cysternę zwiadowczą, kopnąć się na wyspowe jeziora. O nie. Wyspowych jezior kopnąć się na wyspę Drummond. Tam ogarnąć tą płaską przyczepę do pick-upów. Będzie jeszcze co robić. Ale zanim do tego dojdzie, muszę ogarnąć ostatni kontrakt. Średnie kłody razy 2 to mi da kasiory i będzie do sprzedania przyczepa. Już będzie tylko sprzątanie. Ale do tego jeszcze chwila. Łosiu, dawaj, jesteś dzielny. Pomimo początkowego wkurzania mnie i wpadki, to na razie dajemy radę. Ale widzicie, to tak jest. Albo na początku coś mi nie idzie, tak jak dzisiaj, albo z reguły ostatnio, bo także na końcu. Ostatnie ładunki mi się wywalały, nie? No to wywalił się pierwszy. Udało się go pozbierać. Okazało się, że na Czarnej Rzece są średnie kłody. Poszło też w miarę, przynajmniej do tej pory w miarę idzie, bo to jest drugi ładunek tutaj, a trzeci ogólnie. Także fajnie, fajnie, fajnie. Wydaje się tak z czasem planowane, czasem nieplanowane. Tak trochę z farta udaje się to dostarczyć. Nie przyjechałem tu na pusto, bo przyjechałem z ładunkiem średnich kłód. Okazało się, że tu też są średnie kłody, więc dwa ostatnie transporty są z startaku na Czarnej Rzece do farmy i na magazyn miejski. Nie? Cieszy mnie to, wyszło lepiej niż myślałem. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, jeszcze bardziej będę zadowolony, jak uda mi się bezpiecznie na tych ostatnich metrach dostarczyć ten ładunek, powiedzieć tak, zrobiłem wszystkie kontrakty i mam nadzieję wszystkie misje. Tak to liczę, ale podejrzewam, że może mi wywalić, że czasówek nie robiłem, ale nie będę ich robił przynajmniej na razie. Jakoś nie jest to specjalnie mi do czegokolwiek potrzebne. Ja wolę mieć tę świadomość, że mam zrobione wszystkie kontrakty, wszystkie misje, które mapa mi dała. Uważam, że wtedy jest na 100%. Nie? A czasówki to tam w dupie. Jakoś nie lubię. Dla mnie to nie jest Forza Horizon czy jakiś Need for Speed, żebym ja tu robił coś na czas. Nie? Mogę nieraz się pobawić, ale ogólnie nie lubię. Nie lubię takich czasówek, mnie to wkurza. Ja mam przy tym stresa zaraz, bo nie idzie coś, a uważam, że do nagrywania ja mam tu się bawić dobrze, nie mam się zżerać, że coś jest nie tak. Dobra, pierwszy, drugi. 22 koła dostałem 10 tysięcy i osiągnę 19 rangę.
Akceptuj. Mapa. I teraz wchodzimy w kontrakty. Wszystko. Dyson Diesel. Wszystko. Wszystko. No to jeszcze teraz sprawdzę jedną rzecz, której jestem bardzo ciekaw. Zostało mi 8 misji. 8 misji. To bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe, że zostało mi 8 misji i podejrzewam, że to chodzi głównie o... tu są 3. Tu są 3 Zapora Smithville. Tu są 3, to jest 6. Tu jest jedna, to jest 7. I tu jest jedna, to jest 8. Osiem zostało. Dokładnie. I zostały to czasówki, więc dla mnie 93% Michigan bez czasówek jest dobrym wynikiem, więc ja sobie te czasówki na tą chwilę po prostu... sorry, ale olewam. Nie będę się ścierał z czasówkami na razie, bo nie jest mi to do niczego na tą chwilę potrzebne. Uważam, że tą mapę zrobiłem 93% pokazuje, ale wydaje mi się, że zrobiłem maksymalnie, na ile można było, czyli wszystkie kontrakty, wszystko mam porobione. Nie będę się ścierał na razie z tymi misjami czasowymi. Może kiedyś po prostu wrócę sobie do tej mapy i powiem, dobra, dobijamy do 100%, nie? Na razie uważam tą mapę za zakończoną i tym samym zaczynam sprzątanie. Kontrakty i misje wszystkie zostały zrobione, zostały tylko misje związane z wyścigiem szurów, a ja niespecjalnie mam ochoty się w to bawić, przynajmniej nie teraz, nie dzisiaj. Chcę sobie pozbierać, posprzątać mapy i przejść do kolejnej. A czasówki to może za którymś momencie ja sobie do tego wrócę, albo po prostu poza nagraniem gdzieś tam w wolnej chwili powiem, a dobra, chcę sobie dobić mapę do końca, no to wtedy sobie zrobię te czasówki, ale jeżeli chodzi o nagrania, na razie nie zamierzam robić misji na czas, po prostu nie bawi mnie to, nie jestem tym zainteresowany, chcę zrobić to, co muszę, czyli kontrakty, misje podstawowe i tym samym przechodzić dalej, ogarniać sobie mapy. Bo i tak już tutaj jest... Płocie, panie, patrz jak ona driftem idzie po barierkach. Całkiem jak Tony Hawk. Na desce, nie? Dobra. Jedziemy na spokojnie, troszkę zwolnimy. Przeniesiemy się, także uważam mapę na tą chwilę dla mnie osobiście za zakończoną. Mam nadzieję, że nie macie pretensji o to, że nie robię czasówek, ale uważam, że te czasówki to są ewidentną decyzją każdego z nas, z was, graczy, nas graczy. Jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, niech sobie robi. Ja może kiedyś sobie do nich wrócę. Na razie interesuje mnie tak jakby ta fabuła, ta większość tej mapy, tak, to co muszę zrobić, żeby mieć taki jakby wewnętrzny spokój, że zrobiłem wszystko. No zostało te czasówki, 8 misji. Może kiedyś je zrobię, żeby sobie wbić 100%. Uważam, że te 93% to jest zrobione dla mnie prawie że w 100% mapach, nie? Bo zrobiłem to, co chciałem. Także ja tam jestem zadowolony. Teraz muszę łosia schować do magazynu. W ogóle wszystkie sprzęty, które mam w portfolio, tutaj w magazynie muszę, znaczy w garażu, muszę przerzucić do magazynu wszystko. Niczym nie zapomniał. Sprzedajemy przyczepy, wrzucamy wszystko do magazynu. Jeszcze tatarę trzeba sprzątnąć. Łosiu, mimo wszystko gratulacje, dzisiaj się spisałeś.
Choć początek nie był łatwy, ale... No tak to u nas jest, albo początek, albo koniec bywa trudny. Dobra, podjedziemy, ogarniemy tą przyczepę. $14,000 za przyczepę, super. No i dobra, i teraz tak, zachowaj, 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 garaż jest pusty, mapa Tatra, poluj, dobra, ty jeszcze sobie tu zostań, w magazynie, mapa, to jest cyserna zwiadowcza, teraz tak, Czarna Rzeka jest ogarnięta. Dobra. Na zaporze też wszystko jest już ogarnięte. Wyspowe jeziora, wiem, że ten wyspa Drummond. Co tu jest? Zwiadowcza i cysterna. Stąd wyciągnął cysternę, tą się ciągnąć. Tu. Wyspowe jezioro. Nie, mogę ją pociągnąć na Wyspowe jezioro, ale jeszcze zobaczmy. Wjadę tutaj. No i wjadę tutaj i ją przeciągnę ciach, pach i fuch do sklepu, sprzedam. Potem tą sprzedam, zacznę to ściągać po kolei, więc dobra. Do Nawistara poproszę. Cysternę podczepię, pociągniemy cysternę, więc nie powinien mieć kop do mnie żalu. Dobra, zaczęło się sprzątanie. No to tak akurat spoko, może w 3 godzinach się dzisiaj zmieszczę. Choć wątpię, szczerze powiedziawszy, że uda mi się tak szybko ogarnąć. 1,5 godziny zakończyłem kontrakt. Dostałem misje czasowe, ale no jak mówiłem wcześniej, nie będę się powtarzał 10 razy. Cóż, może kiedyś do tego wrócę. Dla zabawy. Gdzieś tam spokojnie się pobawię. Może poza, poza nagraniem. Dla mnie są najważniejsze kontrakty. Na tą chwilę sprzątam całkowicie mapy. Wszystkie naczepy, przyczepy, wszystko co gdzieś porzucone ściągam na punkty skupu. Tutaj mam jedną naczepę cysternę. Ją muszę zabrać. Mam tutaj pick-upa. Znaczy nie mam pick-upa, tylko mam tutaj przyczepę zwiadowczą, którą trzeba ściągnąć pick-upem. Będę musiał użyć pick-upa. Ale tak zrobię, bo jest pick-up na Wyspowym Jeziorze. Tak, tam dostarczę cysternę. Przejadę na Wyspę Drummond, zabiorę zabiorę tą przyczepę i pojadę w drugą stronę na zaporę, żeby tą przyczepę sprzedać. Taki jest plan, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na razie najważniejsze podczepić tutaj cysternę i przejechać całe Wyspowe Jezioro. Mam nadzieję, że uda mi się do cysterny ewentualnie po drodze podpiąć do naczepy przyczepę.
bo to byłoby idealem. Miałbym dwa w cenie jednego, że tak powiem. Ale to się okaże. Czy tak mi się uda, czy mi się nie uda? Na razie dawaj złomuś, dawaj. Ostatnia misja na tej mapie. Już takie, wiecie, rekreacyjne jeżdżenie zostało, bo trzeba tylko posprzątać. Gaz, czy tutaj gdzieś jest ta cysterna moja. Dobra, daj mi jeden bieg. Gdzieś bieg, jak już poszło tak czarno, no to naprawdę było nieciekawie. Ale cieszę się, że już mam koniec, zgodnie z moim planem, 20 odcinek, koniec. Misje czasowe. Niespecjalnie jestem nim zainteresowany, więc w początku jakoś mnie nie bawiły. Może kiedyś do nich wrócę, albo sobie po prostu zrobię gdzieś poza nagraniami, żeby dobić sobie 100% mapy. To droga idzie. Nie muszę nią jechać, więc spoko. Taka bruzda wyryta w ziemi. Że... Mamy czyszternę. Nie mam się co bawić o paliwo. Jedziemy na wyspowe jezioro. To jest to, że podepnę cysternę. Do tyłu to jakoś idzie jeszcze te kąty skrętu, ale do przodu to jest dramat, nie? Ale dobra. Idziemy sprzedać cysternę. Tak, muszę jechać na wyspowe jezioro i tak. Ściągniemy ją na wyspowe jezioro. No paliwa się nie muszę martwić, bo mam 2000 litrów na plecach. Spoko. Tunel. No dobra. Myślę, że sobie ten odcineczek troszeczkę tak podzielę. Ponieważ nagrywam dzisiaj dość późno. Te 2 godziny już prawie. Myślę, że dostarczę tą naczepę. Jak się uda, przyczepę po drodze. Po prostu następny dzień nagram, dogram wam resztę. Ja oczywiście pracuję, więc dzisiaj tak troszkę mi zeszło. Poleciał film, który chciałem obejrzeć i... No nie, no dobra, mówię, no nagram sobie, pogram dla rozluźnienia jeszcze dodatkowo, poza filmem. Bo chcę skończyć mapę, chcę pójść na nową mapę, więc... mam nadzieję, że... pójdzie. No i udało się. Udało się zrobić to, co chciałem. Teraz zostaje tylko posprzątać,
się zrobił taki troszeczkę krótszy odcinek, chociaż nie wiem, zobaczę. Myślę, że nie, pościągam wszystkie naczepy. Czekaj, czy ja dobrze jadę? Nie. Nie. Czy dobrze i niedobrze? Wróć trochę. O, właśnie, i tutaj. Na przełajzdeczko. Jedno co, nie muszę się martwić, czy paliwa braknie. Mogę tutaj po garach dawać na pełnej. I powiem wam szczerze, że uważam te samochody za najlepsze na tą chwilę. Choć Łosiowi trochę brakuje. Złomkowi brakuje dyferencjału. Łoś to Łoś ma niepotrzebną, ale te pojazdy zrobiły dla mnie największą robotę. No i oczywiście niezawodna Tatra. Tak, która zrobiła bardzo dużo pracy, więc no i pick-upy oba, i Hercules, i ten Chevrolet. Także to wszystko są pojazdy, które się namęczyły, natrudziły, żebym dał radę przejść tą mapę, ją odkrył, zdobył na tyle, na ile trzeba było, zrealizował kontrakty. Także ja jestem zadowolony i cieszę się, że te pojazdy ze mną przejdą dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na kolejnej mapie, ale myślę, że nie będzie problemu i uda się fajnie powalczyć dalej, nie? No dobra. Czemu nikt mi nie powie, że paliwa mi brak? Ale w sumie tak, to staną mi na sam koniec zostanie mi robota tylko dla pick-upa. To będzie Drummond. Po Drummondzie będzie cysterna przed garażem, ale dobra. Ja to ogarnę na szybkości. Oby się udało wszystko ogarnąć na odcinku, jeżeli nie, no to się ogarnę poza, ale mam taką cichą nadzieję, że uda mi się ogarnąć wszystko na odcinku. Taki boiler za sobą ciągnę. Tam ma chyba 3000. Tylko jak dobrze pamiętam. Szczepa ma 2. Ale dobra, stały rozstawione są za darmo. To zbieram, nie? No to jest kasa. Pora robotami pick-upem czeka. Trzeba będzie pojechać sprzedać tą cysternę, wrócić na wyspę Drummond, tam ogarnąć jeden temat. Nie będzie łatwo.
ale zaraz. Próbujemy. A nóż, widelec się uda. To nie tutaj jest ta cysterna, to gdzie ta cysterna? Coś przeoczyłem. Gdzieś chyba zaraz będzie. To byłoby ją na smyku zabrać ze sobą. Ale czy mi się to uda? Zobaczymy. Tutaj jest. Dobra, niby jest podpięta. Próbujemy. Dobra, mam naczepę z przyczepą. Próbujemy to scholować. Im więcej tego sprzedam, tym lepiej. Jeszcze jest jedna naczepa, ale ja pojadę najpierw po przyczepę. Też na podobnej zasadzie to spróbuję scholować. W tym momencie skończy się robota dla Pacyfika, nie? Znaczy to nie jest Pacyfik, to jest Navistar. O, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Pacyfik Pacyfikiem. Pacyfika mam, ale tutaj Navistarem zapierdzielam. Tutaj przez tartak chcę przejechać. No panie, nie wiem czy to będzie mądre, ale próbujemy. Pewno będzie krócej. Oby szło tak jak idzie samochód, to samochodem naczepa, za naczepą przyczepa. No bo to tak w miarę przyzwoicie podążało za sobą. Login, 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 dawaj. Nie mam jakiej gry, idzie za mną, no to dobrze. Idzie za mną, no to, to jest fajnie. W krótkim smyku udaje się to ogarnąć. Nie zdejmujemy nogi z gazu.
teraz pytanie. Dookoła czy na krótsze? Hmm. To jest pytanie, nie? Czyż na krótsze? Zastanawiam. Najwyżej wokół drzewa obrócę cysternę jedną czy drugą. Ale idziemy na krótsze, nie ma co dookoła. Nie no, tu przez bagno. Czy co mnie kusi, to mnie kusi. Jestem bardzo ciekaw tego. No i byłem ciekaw i już wiem, czym to się kończy, nie? Jestem ciekaw, czy ja tu przejadę na krótsze. Wiem, że przejadę, ale tylko i wyłącznie za pomocą wyciągarek. Albo mi się tam... Albo ja przyczepę odpiąłem. Ale dałem ciała. A? Czemu mi to nie chce? Ej, podczep mi to. Teraz podczepiam. Coś tam pomału. Gdzie no? Chciałem na skróty sobie pojechać, no to sobie pojechałem. Nie powiem, że nie spróbowałem. Na koniec tym bardziej. Dobra. Darkę, złap się tu. Stary, robisz roboty mimo wszystko, że tu utknąłeś, ale robotę robisz, nie? Teraz stój. Złapałeś, teraz to już pójdziesz, nie? Teraz tak. Zwolnij. Zatankuj. 3700 ma ta naczepa. Pięknie. Zawsze to 6000. No i dobra. To mam już ogarnięte. Teraz muszę się udać tu, czyli tu i tu po tą cysternę. Dobra, mniej więcej połapane. Ok.
trochę cysterny ściągnę, tu będzie koniec, zostanie tylko robota na pick-upa. No i git. Palam trochę tego pacyfika, no ale tak. Damy ci tak, szaleję aż tak bardzo. Cysterną tam nie pojadę, ja sobie tutaj dociągnę przyczepę, wtedy dopiero użyję. Prawo, w lewo i w drzewo, dobra. To ja sobie przyczepę dociągnę do cysterny i wtedy je sepnę razem. No i dobra, będzie kombo znowu. Super. Wtedy Pacyfik będzie już niepotrzebny, będzie mógł też być przeniesiony do magazynu. Nasz Pacyfik. Jezu, co mi się pierdzieli Pacyfik. Navistar, złomuś. No taki podobny troszkę do Pacyfika, ale to jest Navistar. To jest sprzęt gniocja, nie ma miocja. Patrzcie, jak on zapierdziela. Po prostu to jest auto, które zrobiło dużo roboty. Nie mogę na nie narzekać. Naprawdę jestem zadowolony z tego samochodu. Teraz już na koniec, po przejechaniu tylu różnych akcji, to powiem wam, że każdy z samochodów, który wykorzystałem, czy to pick-upy, tak, Hercules, Chevrolet, czy Navistar, czy Żuczka, czy no Navistara, czyli Złomusia, czy Łosia, każdy z nich dołożył swoją cegiełkę i zrobił jakąś robotę, nie? Ja tam jestem zadowolony. Ja nie mogę narzekać, wiem, czego się mogę mniej więcej spodziewać po autach, które już mam. I zobaczymy, czy mnie zaskoczy nowa mapa i na ile moje obecne sprzęty się nadadzą, przydadzą. Jak sobie powalczymy, nie? Dobra. Szczepa nie była daleko. Tutaj robimy na wyrodkę. Tak, na dorodkę robimy. Jakby ktoś chciał. Robimy na dorodkę i zrobimy na dorodkę. Podczepiamy cysternę. Mamy cysternę. Ja sobie tylko jeszcze jedną rzecz zobaczę. Przyczepa cysterna, naczepa cysterna, cysterna zwiadowcza. No i git. Trzy naczepy tylko są na, znaczy trzy zestawy są na tej mapie, czyli zwiadowcza, przyczepa i naczepa. Czepę właśnie podpiąłem. Jadę do naczepy, podepnę naczepę, znowu na smyka to złapię i będę miał z głowy. Zatankuję, pojadę, sprzedam. Mogę sobie Navistarka już schować do magazynu, on już więcej roboty mi nie zrobi. Zostanie tylko robota dla pick-upa. Cysternę, więc jestem bliżej jak dali. Dawaj jeden bieg.
Ta odłączona. Podepnę sobie cysternę. O, ta cysterna wyjątkowo wypukana. Ona tutaj była pożyteczna, naprawdę. Ratowała tyłek nie jeden raz. No i dobra, login. Teraz spróbuję przejechać normalnie, bez przełajówki. Przełajówka była. Stanowił ten przejazd, tak powiem, przez las, na krótsze. To już się z tym zapoznałem. Jedziemy, to kusi mnie, żeby tam skręcić, ale dobra. Przeszła od tego drzewa, no to super. Wciągamy tutaj. Odepnij wyciągarkę. Zatankuj do pełna. Do pełna. Okej, okay, sprzedane wszystko. I co my mamy na tej mapie? Cysterna zwiadowcza. Dobrze. Po kolei. Czarna rzeka. Nie ma żadnych. Budynki, naczepy. Dobra. Zapora Smithville. Cysterna zwiadowcza. Przyczepy i pojazdy. Wyspowe jezioro. Cysterna zwiadowcza. I zostaje... Płaska przyczepa zwiadowcza. No i dobra. To robimy. Holuj. Dobra, ja sobie skoczę znowu po coś do pićku i już wracam do was. Czyli wychodzi na to, że pojazdami ciężarowymi mam już zakończony, więc zachowaj.
Tu jest jeszcze Tatra tylko, która się ustała, ale dobra, już też dajemy, zachowaj. 126 tysięcy, wow. Mapa. I wracamy teraz na Wyspowe Jeziora. Do właśnie tego Chevroleta. Git. Dobra, ciągniemy Chevroletem teraz, bo tu jest najbliższe. Tak, najbliższy sklep z przyczepami jest tutaj. Więc zaciągnę sobie w tą stronę tą cysternę. Tam ją sprzedam. Wrócę sobie po tą przyczepę płaską. Będzie spoko. Myślę, że jest to do ogarnięcia dzisiaj. Dużo tego sprzątania nie ma, bo już wcześniej na bieżąco próbowałem sprzątać. Ostatnie zapędy. Przede mną posprzątać to, co zostało do sprzątnięcia, czyli no, jedna cysterna jest przy garażu, to tam jest bajka. Została ta cysterna i ta płaska przyczepa zwiadowcza, więc spoko. Na wyspie Drummond, tu zaraz to pousuwam. Wszystko na spokojnie, więc jest nadzieja dzisiaj zakończyć w 100% i zrobić sobie taki zalążek, że pojawimy się na Alasce. Paliwa mi nie braknie, bo kotwicę ciągnę ze sobą. To jest to, że powiem wam, ta przyczepa zwiadowcza, ta cysterna, jest takie słabe, że ona ma 900 litrów. Suma summarum niby gdzieś tam wagą, chyba że później będą jakieś mocniejsze pick-upy, które pozwolą na to, żeby ją ciągać bez problemu. Bo przy tym pick-upie to strasznie słabo wypada, nie? No ale z drugiej strony taka mała przyczepa ma 900 litrów, a przyczepa ma 2000, nie? Że to troszeczkę takie słabe, nie? No, mogła mieć, nie wiem, z 500 litrów w maksie, nie? To by już to jakoś wyglądało, ale 900 trochę dużo, nie? Nawet się twierdzi, że powinna mieć 300 litrów na przykład. Ale no cóż. To tylko moje zdanie. Muszę co chwilę wyłączać napęd, bo widzę, że się grzeje. Ale momentami nie da się bez blokady. Strasznie mi tym pick-upem rzuca. No rzuca nim, bo przyczepa stawia opór. Jednak potrzebuję blokady dyferencjału. Muszę ogarnąć niektóre aspekty. Ale dobra. Jedziemy. Szkoda, że Herkules nie ma haka, bo podejrzewam, że to by wyrywał, nie? Ten Chevrolet taki
Słabiutki trochę, słabiutki do tej cysterny. Też widzę, że każdy samochód, do którego się podpina przyczepę, większy, mniejszy, tego fizyka automatycznie się zmienia. Kąty skrętów, poruszanie się, pomimo opon, pomimo wszystkiego, robi się taki ociężały. Jakby, mówię, kotwicę ktoś zarzucił, nie? O, no dobra, co ja mogę na to? Co ja mogę? Trzeba sobie z tym radzić, nie? Pierdziela mi się daje w blokadzie napędu, bo nie ma innej opcji. Dopiero w momencie, kiedy też zaczynam pokazywać, że się napęd przegrzewa, tego wyłączam, nie? Ale dopóki nie pokazuję, to właśnie zacznijmy na napędzie, żeby to ogarnąć. I no jęczy ta skrzynia, nie? No ale co ja mogę? To w miarę fajnie do ogarnięcia, bo dostarczę tą cysternę, przejadę sobie na wyspę Drummond, tam zatankuję, zabiorę przyczepę, usunę z niej ładunek, jak ewentualnie na niej jakiś jest, a chyba jest, są to chyba belki stalowe, zabiorę samą przyczepę na zaporę Smithville, tam ją sprzedam na wjeździe, tepnę się do garażu, sprzedam małą cysternę znowu. Zakończymy Michigan. Na to liczę. O rany. A mi się źle odbiło. Oj, wybaczcie. Dobra, najpierw zatankuj. W małym bagażniku mam fulla. Kurde, to prawie 4000 taka cysterna. Sprzedajemy, to nie ma tego dwóch zdań. Teraz wracamy na wyspę Drummond. Jak sprzątać, to sprzątać. Wyłączę jeden napęd i to auto już nie jedzie. Wracamy w tą stronę, co przyjechałem. Ma opony dobre założone i w ogóle, więc nie wiem, o co tu chodzi. Bo to auto tak dziwnie jedzie. Zapierdzielać, nie? O! To za wariat. Dobra, jedź wolniej na niższym biegu, bo mi psujesz jeszcze na sam koniec cały plan, nie? Ja bym tego nie chciał.
No i patrz. Ma AWD włączone, ale i tak bez blokady się nie porusza. Ten pick-up jest słaby. Znaczy w ogóle te pick-upy jakoś tak nie najlepiej sobie radzą. Tak, muszę przyznać, że nie do końca jestem zadowolony z poczynań tych pick-upów. Pomimo opon, wszystkiego. Czy to ma łańcuchy, czy nie ma. Jedź, jedź, jest co jechać, jeszcze całą mapę trzeba przejechać. Dawaj, dawaj, ja bym chciał, żebyś na jednym napędzie przejechał tą mapę. Ale moje chcieć nie znaczy twoje móc. Akurat nie jesteś z DLC, to w razie czego będzie można cię później sprzedać. To parę tysięcy mam na koniec, jeszcze jakbym sprzedał samochody, które mam do sprzedania, Z3, to trochę bym jeszcze zarobił na nich, ale na razie spoko. Na razie w buzie, nie sprzedaję wszystkiego, swoje jakieś priorytety mam, w sensie upatrzone auta, tego się trzymam, nie? Plan był dzisiaj dostarczyć kłody. Myślałem, że na tym się skończy, ale mam nadzieję, że uda się posprzątać kompletnie mapę i powiedzieć dzisiaj dzień dobry Alasko. Na to liczę. Na to liczę. Ta mapa się ciągnie i ciągnie, nie? A jeszcze trzeba na tamtej przejechać pół mapy prawie na wyspie Drummond. Stację benzynową najlepiej było po drodze zahaczyć. Chodźcie, fajnie. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak ja dojadę tam w ogóle. Nie da się, musi iść na AWD cały czas praktycznie, bo te opony się ślizgają. Nie wiem co ma za opony, nie pamiętam, bo już dawno nie był w warsztacie. Dobrze robotę robił, ale wtedy to było, nie? Nowe mechanizacje, nowe technologie weszły, także zabytek zaczyna być. Ja go chyba jeszcze nie mam do końca odpalonego. Chyba może mieć jeszcze większy bagażnik dachowy. Coś tam, także... Nie wiem co on ma za opony, czy ma tylko terenowe. Czy ma łańcuchy, nie mam pojęcia.
Myślę, jak przejdę na kolejną mapę, padnę Herkulesem, zobaczę, czy dostanę jakiś nowy pojazd zwiadowczy albo z tych, co mam. A tego najwyżej wtedy sprzedam. Zobaczymy. Podoba mi się to, że po pewnym czasie, zgodnie z moimi przewidywaniami, w 20 odcinkach udało się zakończyć jedną mapę. Przechodzimy na Alaskę. Nie wiem, ile czasu zajmie mi Alaska, nawet nie wybiegam do przodu. Nie mam zielonego pojęcia, ile tam jest map, czy ona jest taka rozbudowana jak Michigan. Mniej, więcej, nie wiem. Dam się zaskoczyć po prostu. Zacznę Alaskę. Będziemy walczyć na Alasce, nie? Na razie posprzątajmy bałagan, który zrobiliśmy na tej mapie, a raczej który nam zostawiono z tymi przyczepami. Jak to sprzątne będą na zero wyczyszczone, no to będą powiedzieć, że ogarnąłem tak jak chciałem, nie? Nowe czasówki sobie zrobię kiedy indziej, jakoś niespecjalnie to mnie bawi. Tylko 7% mapy, więc 93%, czyli wszystkie kontrakty, na których największa kasa była, mam zrobione. Więc to, co chciałem, mam. O, widzę tunel, widzę światełko w tunelu. Ciś, ciś! Na pół zbiornika spaliłeś, stary. Także spory kawałek mapy już przejechałeś, ale zostaw pół zbiornika, żeby dojechać chociaż do tej przyczepy. To będzie zaplanować, co dalej. No dobra. Tu muszę pojechać. To. A dobra, tu tym parowym przejadę. Dobra, git. To jest jakaś droga, którą mogę przejechać. Okej, tak pojadę. Taki jest plan na branie się tym terenem. Ja to dobrze robię, ale próbuję ten największy bagno ominąć sobie. O, dawaj, dawaj, kicaj do przodu. Zależy mi, żeby to ogarnąć. Jeszcze dzisiaj. Powiedzieć dzień dobry, Alaska.
Ale jak będziesz się ociągał, stary, to tego nie zrobimy. Tak, musisz iść na napędzie i tak. Kurde, jak mnie to wkurza, tu pokazuje niby przegrzany. A za chwilę trzeba ten napęd i tak włączyć. Idziemy powoli do celu. Dużo nie zostało. Praktycznie ostatnie podrygi, ostatnia misja, ogarnąć tą przyczepę, potem już reszta. Ostatnia przyczepa, która jest na zaporze, pójdzie już składka. To przez szybkie holowanie, także tam to się już uda. Dobra, już dojeżdżam do stacji. Teraz ocenimy, czy tutaj tą drogą, którą sobie wybrałem, da się wrócić z przyczepą, czy nie. Czy pani gdzieś przez skały mam jechać? Zobaczmy, może z przyczepą do typu uda się przejechać. Może. Bagienko. No, przycisnąć mi się przycisnął, to będzie 3 dni jazdy. Też może na smyku coś pokombinuję. Zobaczymy zaraz, jak to wyglądało. Robię misję na czas, więc wybacz. Nie chcę nawet patrzeć na to wyzwanie. Mogę tylko tą przyczepę. Ładunek z przyczepy. Łańcuchy. O, proszę. Spróbujemy się przedrzeć. Dookoła jakbym pojechał. Ale to mógłbym spróbować jeszcze tym parowym.
co mam do stracenia? No spróbuję. Jest trochę ciasno. Rowem parowym się uda. Czekajcie, w porcie nic nie mam, żadnych przyczep. Wszystko ogarnięte. Ta paska zwiadowcza została. Gas station. Gas, gas, gas. Idziemy tym rowem parowym. Zobaczymy, co mnie tu czeka. Jakieś gałęzie są, żeby się zaczepić. Ale tak naprawdę to chyba nie będzie aż takiej tragedii, co czuję. Chociaż nie jest tak źle na razie. Tam się przekradać przez tą skałę. Tutaj poszło nawet fajnie. Teraz trzeba stąd wyjechać na zaporę. Tam sprzedać tą przyczepę. Nie ma opcji. A jaki żart do cholery. Dawaj. Dawaj, nie poddawaj. 120 litrów, żeby dojechać na kolejną mapę i sprzedać tę przyczepę. Bo o to tylko chodzi. Jeżeli ona zostanie sprzedana, to jesteś już wtedy stary przeniesiony do garażu. Tam wyjedziesz tylko boczkiem, boczkiem, opierdzielisz jeszcze jedną przyczepę i koniec tej mapy. Ocie panie. No jakbym jechał z tą cysterną, nie? Ja bym się przydał 15-litrowy silnik, a nie 5-litrowy. Na oponach, kurde, setkach, żeby, nie wiem, wyrywał tą przyczepę, nie? Jako jedyny ma łańcuchy, bo nie był dawno w garażu. Brak możliwości zaczepienia. Dawaj, wyjeżdżaj. Dobra, szkoda mi paliwa, naprawdę. Naprawdę szkoda mi paliwa, a kotwicę za sobą ciągnę. Ja pierdzielę, gdzieś teraz. Co jest grane? Przecież deszcz nie padał.
To jest kotwica, nie? Dlatego muszę pomyśleć coś o mocniejszym pick-upie. Bo ten z tymi przyczepami zwiadowczymi to tak sobie radzi, bo... Słabo, no centralnie każda przyczepa to jest kotwica, nie? A jeszcze ci troszkę bodka dostanie, to... Nawet jej nie podczepiam. Dawaj automat i but. Rozpędem na górkę. To nie spadnij z mostu. No bez żartów, jak ja tu jeszcze będę musiał dojechać, paliwo dostarczyć, nie? Dawaj, wyciągniemy się na górę, zepniemy. To. No ja pierdolę, byle błoto już siedzi po jaja w błocie, nie? Co za auto. No ale to wszystko robi ta przyczepa, nie? Dawaj, dawaj, poszarpiemy się trochę na siłę, bo wyjścia nie będzie. Chcesz jechać, no to co ja ci poradzę? Masakra. Dostał przyczepę i warunki jazdy się skończyły. Zresztą i tak uważam, że od początku ten pick-up nie miał najlepszych warunków jazdnych, ale jak dostanie tylko przyczepę, to taka kotwica, że masakra, nie? No kurwa, żarty sobie ze mnie robisz teraz. Daleko mam jeszcze? Pewnie, że daleko. Do asfaltu trzeba się dokopać. Wszystkie sprzęty pochowałem, a... No, dawaj, 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 dawaj. No, jeszcze bagienko przede mną. Jedno, drugie. Dawaj, już niedużo, no.
Mamy asfalt, już prawie dobrze. Złapał przyczepność, jedziemy. Tutaj jakieś bagno mnie czeka. Próbuję bokiem, z napędem, bez napędu, jeszcze zaczyna padać, nie no. Jedź, jedź, wyjedź, jak najszybciej na asfalt. Dojechać, dostarczyć to na wyspę, sprzedać tą przyczepę i potem już będzie bajka, nie? Kurde, myślałem, że uda mi się krótszy odcinek zrobić, a to nie chuchu, nie? Pick-up takie opory stawia z przyczepą, że... Nie no, co ty zapomnij, w dupie mówicie mamy, nie? Co za ludzie. W dupie ci mamy, odcinek będzie standardowy. Co za chłop. Co oni sobie tu myślą, nie? Dużo za te przyczepy nie dostanę, ale zawsze to będzie jakaś kasa i będzie posprzątane już pięknie, ładnie. Dobra. Pędzimy na zaporę. Ponad 3 godzinki będzie, także spoko, będzie normalny mniej więcej odcinek. Dobra, zostałem tylko dostarczyć do sklepu. Jeszcze zobaczmy. O, pokazuje mi, że mam obie. Sprzedaj, holuj, dostosuj, zawieszenie masz podwyższone, pokaż mi opony, co ty masz tu w oponach? Dobra, wydam te 5000 na te opony w razie czego. Ciągarka niezależna. Dobra, dołożę ci parę tych pierdół, choć nie jestem zdecydowany. Dobra, trudno. Masz dokupione. Osiemdziesiąt, 150 naprawy, tu masz 4 koła zepsuje. Dobra, na razie to olewam. Jest ogarnięte, opuść garaż. Dobra, trochę inaczej wyglądasz. Opony dostałeś inne. Wyjedziemy, panie. Trzeba podpiąć ostatnią cysternę. Nie wiem, na jak długo będziesz tutaj potrzebny, ale zawsze ci mogę sprzedać. Koła mi... Czekajcie. Ja muszę to sprawdzić, jak mi koła kradną od przyczepki. Renderowanie było... O! Patrzcie.
Czy metr dalej cofnij koła mi od przyczepki ukradli. O, już z powrotem oddali. A, to dziady. Dobra. Ostatnią przyczepkę zaraz sprzedamy. Dawaj tutaj. Napęd. Idziemy. O, ponad błotnik. Teraz to ty jedziesz. To ty tu odpalasz teraz. Bo wcześniej to nie chciałeś jechać, nie? Ty tryt sprzedaj. Dobra, na jakim wyposażeniu byś sobie nie był? To już mało istotne. Do garażu zachowaj. Sklep z pojazdami, tutaj na razie nic nie kupuję. Mapy. Wszystko zrobione zostało, tylko misje czasowe. To jesteśmy na zaporze, jeszcze raz przejrzymy wszystko. Czarna rzeka. Wszystko. Zapora widzieliśmy tutaj. Wszystko. I wyspa Drummond. Wszystko. I teraz Michigan. Michigan. 93% mam zrobione. 19 poziom. 126 700. Brakuje mi 8 misji, to są misje czasowe, no cóż, trudno, więc ja wam powiem tak, że mapa główna, o, masz tutaj dostęp do jednej z rzeki, podjedź tam i rozejrzyj się, okej. Okay. Garaż otwarty to jest port północny, rzeka górska, Zatoka Pedro, Biała Dolina. Welcome to Alaska. No i patrzcie, tu mam garaż, bo to mnie tutaj te po to sobie odblokowałem z przyczepami. Jakaś przyczepa jest. Przyczepa paska. Garaż. Ciach. Dajemy do garażu. Opuść garaż. Na razie nie biorę łańcuchów, chociaż nie wiem, czy to nie byłoby dobre wziąć łańcuchy. I tak chyba zrobię. Podmienię sobie z drugiej strony pewnie szybciej. Przyczepa płaska. Podjedź do niej, puknij ją i odblokuj. Wyto przyczepę. Ja sobie podjadę, tylko z drugiej strony zamienię na opony z łańcuchami. Czy to będzie dobry pomysł? Nie wiem. Ale dobra. Chociaż nie. Dobra. Co to? Dobra, moi drodzy. Dzisiaj tak sobie myślę, że to będzie na tyle. Nie będę wam spoilerował za bardzo dzisiaj laski. Mam tu trochę do odblokowania. Tu jeszcze nie odblokowałem nic. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby... Pewnie muszę odkryć przeprawy. Tu jest jakaś przeprawa, podejrzewam. Muszę odkryć przeprawy. Muszę odkryć wszystko, żeby dostać się na inne mapy. Także...
Myślę, że mam co robić. Blackbeard. Budowa rurociągu. Łacie, panie. Już mam coś odblokowane. Zadania jeszcze nie mam. Już mam kontrakty. Dobra, tu tych kontraktów też jest. Morrison. Taki. No jest co robić i będzie co robić. Także, moi kochani, koniec Michigan, welcome to Alaska. Tyle byłoby dzisiaj ode mnie na Alaskę. Zapraszam was na kolejny odcineczek. Dzisiaj macie taki przedsmaczek, taki lekki smaczek o śniegu jest. Tak, hop, już wjechał na Alaskę i będziemy już na następnych odcinkach grać na Alasce. Mam nadzieję, że ten ostatni odcinek z Michigan wam się podobał. Pamiętajcie, łapeczki motywują, subskrypcje motywują, komentarze. Oczywiście ta sekcja jest dla was. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za łapkowanie, za subskrybowanie i zapraszam na kolejne spotkanie. Trzymajcie się. Cześć!